Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kościel, a to jest taki odcinek taki o... Gramy sobie w Chicken Invaders Ultimate Omelette Christmas Edition. Nie, no dobra, zacznę normalnie mówić. Więc tak. Uratujmy świat. Na weteran i my color. Zaczynamy. Mówię, że w to grałem. I... Radio Stars Begin Galaxy... No, okay. Dobra, tam jestem. My jesteśmy taką... Jakby to powiedzieć... małą satelitą, która chce uratować świat przed inwazją złych kurczaków. No. I strzelamy, zabijamy, staramy się zbierać jak najwięcej punktów. Mam nadzieję, że nie będę lamił, ponieważ wiadomo, że grałem w tą grę i nie wiem, w jakiej rozdzielczości to się nagrywa. Jak coś, to sorry, będę musiał to niestety, ale rozciągnąć. Dobra, to jest nieważne. Muzyczka. Dobra, przeklikamy to. O, widzicie. Jesteśmy rakietą. What fuck? Jesteśmy statkiem, który właśnie zabija kurczaki. Ale wiem, najlepiej przyklikać, znaczy się. Te kurczaki, ponieważ... O! To są nasze takie upgrade'y do strzelania. Ja zawsze pamiętam, jak brałem zieloną... Zabijemy niektóre ten... kurczaki do kaczki. Kurczaki dostaniemy... jakby to powiedzieć... upgrade, czyli jakby nie upgrade, tylko no normalnie no, widzicie nową broń. I ta broń zielona jest akurat dla mnie najlepsza. Ponieważ ona zabija za jednym uderzeniem. I... No jest zajebista i lubię zielony kolor. Zbieramy oczywiście jedzenie, ponieważ... O, takie kolorowe to się nam przyda. Bo... Ten... No... Jedzenie się przydaje, chyba życie uruchamia coś takiego. Za 100 tych, czy tam 25, czy nie pamiętam ile, dostajemy życie. Tak, dodatkowe życie. Zbieramy medale, osiągnięcia, takie tam duperele. No, to jest takie luźne granie. Nie mam co robić, akurat mam nagrane odcinki z GTA. Trochę. Nie wiem, kiedy w ogóle się ukaże ten odcinek. Może jak już będę nagrywał tego postara? Albo nie wiem, nagrywam to... Kurwa jebana w dupę mać. Jedno życie poszło się walić. No widzicie. Kaczki starają się jak nam jak najgorzej utrudnić życie. Klucz! Yeah. Możemy szybko to... Dobra, to musimy tak robić. Ten odcinek nie będzie długi. Ale tylko to jest tylko tak, staram się wam pokazać, jak to wygląda. Na pewno będzie dużo hejtów, ponieważ wiem, że nie lubicie. Wiem, że nie lubicie. Moi widzowie chyba mnie zasubskrybowali, dlatego że nagrywam takie gry bardziej kiedyś znane i teraz znane. Co to jest? To jest prąd. O! Szybciorę. Ale też staram się wam pokazać takie gry, które mnie znane, które mnie wciągnęły, takie arcade mod. Bo... Była taka gra kiedyś na Pegasusie Galaxy, coś tam. Mamy tu chyba 10 poziomów, 10 poziomów w tej grze. Tylko tu trochę zamula właśnie, ale od razu zabija, to jest... To się liczy. Ale lepiej tak strzelać sobie. Dobra. Ale za chwilę zakończymy ten odcinek.
zróbmy tylko taki pokazowy. Jak chcecie, żebym przeżył tę grę na waszych oczach, to oczywiście piszcie w komentarzach. Tu chyba można zapisać w poszczególnej misji. Każda chyba plansza ma 5 poziomów trudności. Czy tam nie pamiętam ile. Czy 10. Tam każda jest inna. Na każdy pod koniec każdej planszy mamy walkę z wielkim bossem. No. No chyba walczymy do bossa i zakończymy. Fuck yeah. 7000 punktów. 761 tysięcy punktów. To też się liczy. To jest udane. Dobra, tutaj chyba żaden nie doleci. Wszystkich zabijemy. 2-1. Wiecie, musiałem się ruszyć. Dobra. Co tam by jeszcze mówić? Też opowiem o... w dużej mierze o moim kanale teraz. Jak teraz... O, to 10 mamy chyba. 10 tych... takich poziomów, w którym każda jest inna, tylko to jest dupne, ponieważ mogę pomylić się z bombką i wybuchnąć. Albo wziąć to taką broń, która mi nie pasuje. O, nie przypaśnie. Jedzenie chyba byle jakie bierzemy, dostajemy 150 chyba, 50 albo 100 jedzeń. Kontener. Tutaj dostajemy dodatkowo. O, mi się w bani zakręciło. Prawym strzelamy. Oczywiście upgrade broni. 1000 punktów. Wave the hold M was boss. Wiedziałem, że z bossem. Bossa szybko rozwalimy. No! Pierwszy boss poszedł w pizdu, a ja... pięknym stylem zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, łapka w górę, jak nie, łapka w dół, komentarz i... bye bye.